Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i ponownie ze mną jest Krzysztof, siemka. Siemaneczko, witam. Został jeszcze po ostatniej pracy, zjechał już na gospo. Sample End, siema, dzięki za follow. Wjechał na gospo tamtą maszyną i mówię, dawaj, ty pomożesz mi tam trochę ziemniaczkami. Trochę pomógł, proszę bardzo, ziemniaki są tam. Dzisiaj też pomoże mi trochę z drewnem. Zobaczcie, co tam się z drewnem stało, bo naprawdę wielka, wielka akcja dzisiaj. No ale też ponadto są ze mną oczywiście widzowie na Twitchu. Właśnie tutaj pode mną, więc możecie się z nimi przywitać oczywiście. No i ja też witam was serdecznie po raz kolejny na YouTubie. Przypomnę też o łapce i subskrypcji pod tym filmem. I co? Zacznijmy może od tego, właśnie co się to pozmieniało, bo trochę się pozmieniało jednak na tej gospie, ale tak delikatnie, nie? Światło się pali na tym. W oborze, czekaj, zgaszę. Oświeciło ją! Tak, zarobiście. Dobra, więc patrzcie to. Ziemniaków wyszło tyle z całego pola. Trochę jest taki kopiec. Myślę, że będzie ich o wiele mniej, ale naprawdę jest nieźle. Lekutko muszę też tylko podsypać to pod te ściany, żeby tak trochę to wyglądało. I żeby chociaż mieć tutaj ten przejazd, ten drugi wolny, bo tak nie chcę po ziemniakach jeździć. A to niech sobie zostanie, nie? Jakby co. Także to git. Co tam jeszcze mamy? Kiszonka. Co z kiszonką? Kiszonki wyszło ogólnie tyle. Jeżeli chodzi o stany nam całości tej, to wychodzi to 69095. Ja tego się nie przykrywam, bo jeszcze chcę sobie tutaj trzeci pokos trawy dowalić. To gdzieś tak myślę październik, listopad. I dopiero przykryć na zimę, że to się kisiło, nie? Ja wiem, że trochę nierealnie, ale jak już robię krzonkę, to potem nie będę mógł teraz przykryć tego silosu, nie? Chyba rozumiecie, o co chodzi. Dobra, co ci się pozmieniało? Chyba nic. Krzysiek, siadamy. Zostaw te kokoszki, kurde. No co? Znowu kokuta za jaja łapie. Prawda. Dobra, który wybierasz zestaw, nie? Ja chcę ten mniejszy. Siódka, tak? Okej, okay. Tak. To siadaj. Ja siądę sobie do MTZ-a w takim razie. Już tylko się, o. Zapalam. Wiesz, gdzie jedziemy, nie? Tak, wiem, ale cię puszczę przodem. Nie, no jest pierwszy. Gości no przodem jadą. Ja powiem z tobą zaraz. No, jedziemy dzisiaj właśnie po drewno. Tamto, które było wielka akcja wycinka nastąpiła. Uwierzcie mi, tutaj ludzie pisali na czacie, na Twitchu, że około 120 tysięcy zabierzemy za to. Naprawdę jest mega dużo, bo mamy 100 koła kredytu. Więc, no jakby nie gadać, co by nie było też, dużo pieniędzy. Spłacilibyśmy kredyt, się nawet trochę zostało, także super. A przy okazji, większe pole, więcej miejsca, nie, do manewrowania. No po prostu wszystko super elegancko. A nawet, o właśnie, ziemniaczki wykopane, jeszcze trochę to już ziemia pojeżdżona, bo to świeżo, co? Więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda, zobaczcie to, nie? Całe, ja tego bym mógł nie wycinać, ale mówię, a, tniemy to jednak, nie? Jednak to tniemy. Więc zobaczcie sobie, jak to się tutaj świetnie po prostu prezentuje, nie? Ty możesz weź sobie tą malutką kubkę z wody, okej? Jak dasz radę? Mhm. A ja będę sobie tutaj pod pod te sosny ładować. No więc tak tutaj to wszystko wygląda. Ustawiłem sobie to właśnie w ten sposób. Wszystkie te drzewa, może wam pokażę, jak to wygląda, nie? Dostanę sobie tylko tyle. Ja też tu już sobie chcę dać jakiś taki płotek albo coś, lekutko ten teren gdzieś tam zepchnę. Wiecie, i tak muszę to zaorać, więc jak już sobie zaorzę to, sobie gdzieś tam tym turem zepchnę, żeby trochę tu wyrównać. I będę to fajne miejsce, bo tak, tu mam fajny widoczek na to poletko. O, sam coś nie dosiąłem. Tutaj też jakiś ten. Przy okazji większe pole, dużo miejsca. No i też fajnie. Zadbałem o to, żeby też nie usuwać za zbyt wielu tych drzew. Tyle zostało. I raczej one tak będą rosły jako taka ścianka, żeby tego tutaj, żeby to zostało, nie? Dobra, to co, ładujemy. Ja tam wiem, że Krzysiek ma gra ze mną dzisiaj jako taki pomocnik. A właśnie propos pomocnika Krzysia, możecie wbić jego na kanał. Myślę, że dalej link do jego profilu jest w opisie, więc zapraszam serdecznie. Umiesz ładować z tym jackiem, nie, Luber? Tak, tak, tak. Okej, okay. Fajnie. Ja tu nawet nie wiem, czy dobrze w ogóle pociąłem to na. No właśnie, czy to się zmieści, nie? Bo chyba u mnie już tak. Będzie, oj, no będzie troszkę wystawać, ci powiem. To wiesz co, to sobie właśnie opłacić to, nie? Nie ma problemu przecież. A, no dobra, spoko. No, to tnij sobie. Jak tam się trochę lekko wystaje, to tnij, nie? Bo ja tylko chciałem tak na oko dosłownie. Jakby chyba ciąć nie mogę, wiesz? Aha, dobra, już ci daję wymagane rzeczy. Poczekaj sekundkę. Awansuję na kierownika. O, proszę. Już awans, szybko. Awans, awans. Właśnie, dobrze, że przepniałeś. Trzeba tutaj się przebrać trochę, garderoba. Bez to i tak. Mamy tu jakieś, o, no i teraz to tak. Teraz to może działać, a czekajcie, to jeszcze mi się zmieniła ta oświetlonka. No, więc ładujemy dzisiaj muzykę, jakoś tak dać żywszą.
Ładujemy sobie dzisiaj to drewno i potem to bierzemy nie do cieśli, nie na tartek, tylko do cieśli właśnie, bo tartak mam cały zarąbany, nie? Także ogólnie grubo. Raczej wszystko nie sprzedamy, po prostu chcemy tylko to załadować tyle, ile tam się jeszcze wejdzie, powiedzmy. A jakby co, to tam nam zostanie. Dobra, jak to nie wchodzi, to innym razem to zabiorę po prostu i tyle. Nie będę zebrał tego tak na siłę. Okej. No, także... Może nierealnie powiecie, że powinniśmy jakieś HD samodować albo coś. Może i tak, ale nie chcę się bardzo jakoś to bawić. Drewno i tak jest tu, myślę, spoko poukładane. Zobaczcie, jak w ogóle ten stos się wygląda, nie? Od tych multi potyczków po takie grube tej baloty. Big baloty. Ale nierealnie. No i pisze, no nie? więc ładuję sobie to tak akurat dzisiaj. Jeżeli komuś to przeszkadza, sorki bardzo, no nic. Jakoś tak to będę ładować, nie? Z HDS-em, bo może kiedyś więcej... następnym razem będzie realnie. Tak, może dokładnie. HDS to odwiedzi kiedyś. No. Ja tak staram się ładować w miarę ciasno, ale nie wiem, czy to mi się wszystko pomieści ogólnie. Na pewno też nie będę ładował wszystkiego na fulla. I tobie też tak polecam, bo wiesz, ty akurat pasów nie masz, ja też pasów to akurat nie mam. W tej konfiguracji musiałem mieć inną. Ale dobra. Jakoś tam to tak o... Myślę, trochę tego drewienka załadujemy, to jeszcze jakieś jedno się zmieścić powinno. Pójdę z drugiej strony tam. Przełożę sobie na drugą rękę. Okej. Zmieści się to? O, chyba tak, muszę obrócić to. Czekajcie. Zaraz pójdzie? Zaraz zobaczymy. Dobra, jakoś zmieściłem swoje. To dobra, to już jadę, nie? Mhm. Odpalam się i ruszam. Wiecie, cieśla, nie? Jakby co? Tak. No, to jest fajnie. Więc tam się zawiezie. Nawet myślę, że nie będziemy tego sprzedawać, tylko po prostu to się wrzuci. Tak po dwa zestawy sobie po prostu powozimy to i jakby co, to potem się sprzeda na koniec odcinka, nie? O, to się czegoś jedno mogą wrzucić, nie? Już też gotowy, już wyjeżdżą. Raz 100%, czego chcecie. No właśnie, nie wiem, czemu ludzie ciągle uważają, to jest jakaś taka mega realna seria. Ja po prostu sobie gram na tej serii... akurat w pniaka się wrółem. Gram sobie na tej serii tak po prostu z wolnym progresem. To jest nic innego jak seria z osady, nie? Tylko po prostu na innej mapie. I tyle, nie? Jakby tu nie staram się tak mega grać jakoś realnie, realistycznie. Coś tam, czasami są jakieś takie elementy, żeby bardziej ciekawiej. Ale tak raczej to wiecie, bardzo sobie upraszczam tą grę, nie? Momentami. Na przykład jak właśnie widzicie z tym drewnem. Bo ładowanie tego troszkę by na pewno zajęło, a jakbyśmy robili jakieś większe kłody, takie naprawdę duże, no to wtedy byśmy to jakoś sobie ładowali, nie? Tym bardziej też, że moglibyśmy zawiesać jakąś przyczepkę. Przepraszam, drewna. No ale tu właśnie wchodzi ten element braku pieniędzy, tak? Że nie mam po prostu kasy na takie rzeczy. O kurde, drewno mi spadło. Czekajcie, to jednak sobie zarzucę, żeby tam już nie było problemu z tym. Więc brak kasy powoduje to, że właśnie musimy grać na takich tych maszynach. Z przyczepami i tyle, nie? Kierunek sobie jeszcze odskoczę. O. Krzychu elegancko jedzie. Tam na zakręciu wary, bo wylatują bardzo, nie? No. Czyli będzie milion krytu? Nie, raczej milion krytu nie będzie. Będę starał się mieć maksymalnie... Znaczy inaczej. Kredyt jak najbardziej spoko, tylko będę starał się go mieć... brać na tyle, ile będzie mi pozwalał safe, nie? Dzięki Patryk za followka. W sensie, jeżeli po prostu mam duże gospo, to sobie pozwolę na większe kredyty, jeżeli mam mniejsze gospo, no to malutkie, nie? Akurat mam takie malutkie gospo, więc myślę, że 100 kawałek kredytu to jest takie maksimum, ile bym tutaj widział tego kredytu i nie chcę brać więcej, jakby, nie? Dobra. Tylko tutaj chyba musisz to do mnie tak bardziej postawić, nie? Bo tam jest ta kolizja, ja ten trigger. Spoko. Okej. Okay. No, więc tutaj maksymalnie 100 koła krytu będę chciał mieć i właśnie tyle mam. Z drewna na pewno sobie teraz sporo z tego krytu spłacimy. A też przy okazji, no, że to potem fajny rozwój będzie, nie? Bo też jak pamiętacie, zapisałem się do tej szkoły rolniczej. Robię sobie tego młodego rolnika i... No co? Mamy dopiero... Kończy mi się wrzesień jakby. Byłem parę razy w tej szkółce i troszkę tam tej kaski... Jeszcze kaski. Troszkę tej wiedzy wpadło. Zobaczymy, jak to będzie w czerwcu, kiedy już odbiorę dyplom i kiedy będę mógł już spokojnie złożyć wniosek o młodego rolnika. I myślę, że to oni tak w miarę szybko rozpatrują, także nawet już tak w lipcu mógłbym ten dofinansowanie dostać właśnie na tego młodego. 150 koła, oczywiście tylko i wyłącznie nowe maszyny. Mam w planach porządny jakby zestawik czegoś, ale to wam jeszcze... O tym na pewno będzie dużo, nie? Bardzo się, że tak powiem, gramoliłem. Ociągałem, jeżeli chodzi o sezon tutaj ten letni. Dużo tego letniego sezonu wyszło w tym sezonie. Za dużo według mnie. I postaram się troszkę wam tę jesień tak skipnąć, bo z jesieni będziemy mieli tylko tutaj to, co widzicie. Może jakaś oreczka, coś tam jeszcze na tym poletku byśmy tu porobili. Albo jakiś obornik, jakieś takie rzeczy. I jakby to już poszło, to potem...
Lekkie nawozy na jesień, znaczy na wiosnę. Bez odcinka arty zimowego, bo to chyba... A nie, sprzedaże jeszcze będą. Będą się sprzedawać na zimowym odcinku. Coś tam ogarniamy sobie, więc myślę jakieś dosłownie 5-6 odcinków mam w planach zrobić i ten, żeby potem już pocisnąć z tym. O, to sobie podejdziemy. Bo że już potem dalej pocisnąć sobie z... Matko Boska, wyleciało mi z głowy, co chciałem powiedzieć. Ze żniwami, nie? Ponownie. Czyli wiecie, szybki sezonik, szybki skip do kolejnego sezonu i tyle, nie? Bo dużo odcinków właśnie mówię, mam teraz tego, bo wychodził, a to będzie na koniec, pójdź, dobra. I nie chcesz tak na siłę tego szyć, nie? Wiecie co? Ja chyba sobie tutaj akurat ustawię pojemność na właśnie taką, że miał tutaj bardziej mi to z tyłu wystawało. A przy okazji też będę mógł sobie dać pasy, nie? Także troszkę będzie mi lepiej na pewno tutaj pod tym względem, nie? Okej, okay, Krzysztof, co tam u ciebie? Co powiesz? No co powiem? Ciekawego to chyba nic za bardzo. Jak oceniasz pracę pomocną na moim gospodarstwie? Bardzo dobrze. Szef najlepszy, polecam. Oj, ktoś chyba będzie polecany dzisiaj. Nie no, oczywiście żartuję, ale tak, mówię jeszcze raz, tak myślę, że wbić do Krzycha, bo wiecie, gdzieś tam Krzychu sobie fajnie radzi. Chciałbym, żeby też trochę mu to lepiej poszło, więc z waszą pomocą na pewno to się uda. Ile tam już masz subskrypcji na ten moment? Bo tam widziałem, pamiętam jak cię ostatnio rajdowałem, to miałeś chyba 470 subskrybentów, coś takiego chyba, nie? W tym momencie powinien być chyba 550. No, to zarobisty progresik. Więc wpadajcie, jak widzicie, cały czas się grono widzów Krzycha powiększa. Fajnie, żebyście też od razu należeli do tych pierwszych widzów, bo wiadomo jak to jest. Widz fajnie każdy, nie? Ale jednak ten pierwszy najbardziej go zapamiętuje, nie? No cześć, trzymaj się, Tomek, fajnie, że wpadłeś. To takie 500 tysięcy milionów, jak rozumiem? Nie, mówię, serio, jeżeli chodzi o kredyt, naprawdę na tym save'ie postaram się grać w miarę bez kredytów, nie? Znaczy, mieć ten kredyt, ale taki, żebym mógł go w miarę spłacić, nie? No teraz 100 tysięcy bardzo poleciałem, ale to tylko po to właśnie, bym mógł sobie doładować więcej rozwoju, nie? Po prostu, bo zawsze taki moment, gdzie dokupuję dużo rzeczy, wszystko fajnie leci, może mi już starczy tego, co? Bo tak, jeszcze tam na koniec wezmę sobie to, gdzie dokupuję sobie parę rzeczy i nagle się okazuje, że mam duże maszyny, a mało pola, więc teraz będę szedł właśnie w te pola, nie? Dawaj jeszcze malina, no dobra, to jeszcze jedno dorzucę tutaj, o taka na górę, nie? Na górę się dorzucę i starczy. Dobra. Więc ja to już tutaj odpalam. Ta stacyjka w button boxie jest genialna, po prostu niesamowita, nie? Dobra, więc ja już ruszam, nie? Spoko. Ty to spoko, no za chwilę też mam załadowaną i jadę. No spoko. A tam właśnie wiem, że tam u ciebie jest trochę trudniej, bo nie masz tych, nawet tej konfiguracji na to, nie? No, więc no, no. Też trochę słabo. A teraz na drogę sobie jadę. A można już wyjdzie ładować. No, trochę dłużej. Ej, jest szansa mi to odcinka? Czy jeszcze jeden zestaw mi się uda naładować, myślę? Też dużo gadaliśmy na początku, nie? Prowadzenie było i tak dalej. Ale to spoko. No, i tak. Więc to, 39 pole nowy zakup w tym sezonie. Do tego, żeśmy chyba... coś żeśmy dokupowali, jak chodzi o pola. Chyba nic, nie? A nie, 74 jeszcze kupiliśmy się w tym sezonie, dzisiaj mówię. W tym sezonie na łąkę, więc kupiliśmy, ta łąka sobie już tam fajnie rośnie. No i co? I jeszcze mam w planach zakupienie tej dzierżawy mojej nieszczęsnej, więc chcę już kupić tą dzierżawę za kasę. I kupić jeszcze pole 28 i z tamtym poletkiem sobie połączyć się, bo to fajny będzie tutaj, myślę, pomysł. Tam też jest trochę drewienka, więc drzewa się popycina, zawsze jakaś kaska wpadnie dodatkowa. No i zamiec nam się zwróci, nie? Nie da się więcej kawałków, to jeszcze przy okazji... jakaś kasa, nie? Dobra, widzę, Krzychu już sobie ruszył tam. Tak, ja już ten na zakręcie jestem. No, właśnie widzę tam, się za sąsiadem. W ogóle tak. Myślałem, czy może jakiś znajdziek nie zbierać, ale pozbieranych mam ich i tak bardzo dużo. A ponadto tych znajdziek mam już na tyle pozbieranych, że każda kolejna będzie dodawała po prostu mi 100 tysięcy złotych, nie? I to jest bardzo dużo, nie? Jednak nie chciałbym tyle pieniędzy otrzymać zbyt szybko, bo to będzie za szybki progres. Wierzcie mi, że tutaj każdy tysiąc, no to jest jednak dla mnie jakaś duża kwota, która daje mi coś jednak tego na tej serii, coś nowego, nie? Wiecie, za 100 tysięcy mógłbym sobie już kupić spokojnie jakiś nowy ciągnik plus jeszcze jakiś grad do niego i wolałbym raczej tę kasę jeszcze
tak szybko nie zbierać, nie? Znaczy postaram się też w ogóle te znajdźki tak już teraz, nie? Nie zbierać. Zebrałem tylko te traktorki, spoko, fajny buścik był z pieniędzmi, ale teraz już myślę, że wystarczy. I raczej zabiorę się za zarabianie pieniędzy w taki sposób w miarę naturalny, nie? Czyli już nie przez znajdźki, a raczej przez elegancko się to wyładowuje, super sprawa. Elegancko nawet ci powiem, że nie ma żadnych problemów ani nic. No właśnie nienaturalnie dobrze to idzie, nie? Nienaturalnie sprawnie. No, także jak najbardziej. Czy te komentarze? Daj mu miodu. Daję mu miodu. Chłopowi, czy te komentarze, a tam daj mu miodu. Napisane. Żeś tak wyładował, że muszę poprawić, bo przejechać nie mogę. Tak? A, to sorry. No. Ludzie mówią, dawaj teraz 60, to amortyce powodujesz na MT, to co? Dobrze. Spoko. Ale to mogę ci podjechać na pole, czy? Tak, dawaj jecieć, no. Spoko. W tej szkole się dowiesz, gdzie się... Gdzie jeszcze przynajmniej jedna znajdźka jest? A, bez kitu! W szkole się dowiem o znajdźkach, nie? Meta do szukania znajdziek będę z tej szkole znał. No, także zobaczymy sobie. No, ale myślę, że to jest ogólnie spoko i nawet takie dosyć, taki właśnie fajny smaczek gdzieś tam, taki mikro, realny smaczek właśnie z tą szkołą, że wiecie, nie dostajesz tego 100 koła od razu, tylko jednak gdzieś tam po czasie jakimś właśnie te 100 koła będę mógł sobie po prostu odebrać za pomocą tego, że czekam ten rok, aż w tej szkole jestem, nie? Także fajnie. Dobra, ja tu trochę załaduję krzyk, tak delikatnie, żebyś tam też nie czekał. Żebym też ja nie czekał, a potem sam, tam jest mniejsza buda, że tak powiem, to tam już sobie mi się pewnie szybciej sprawnie pójdzie, nie? Tam okay. Przy tej mojej kupce powinieneś mieć chyba ostatni załadunek i powinno być tak, wszystko. Tak, no widzę właśnie, że jest tam niewiele tego, nie? Więc jasne. Nic idealnie wyliczone. Mhm. Też musicie mieć na uwadze, że Krzysiekowi trochę właśnie idzie wolniej to składanie tego drewna, no bo raz, że jest to multik, dwa, że też Krzysiek nie ma wprawy w tym wszystkim, więc wiecie, dajcie tutaj jakby na luz, nie? No tak, okay, zgadza dobra. Się, od niedawna jakby gram, nie? Wystarczy, to jest staniesz. No okay. Dobra, już sobie ty poradzę. Także Krzysiek właśnie świeży gracz ogólnie FS-a. Tak jeszcze nie do końca trybi na wszystkie tłoki. W Inferningu. Wiesz co, jakby tak chcę to właśnie pociąć. Ja przez... elegancko Giermati, no i fajnie, o to chodzi. Tak trzeba żyć. Okej. Okay. I tego co się nazbiera. To pójdzie całe czy nie bardzo? Trochę chyba tak naciąłem. Nie na wymiar za bardzo. No troszkę tak, troszkę trzeba było pociąć, nie? No zaraz sobie elegancko pójdzie. Powinno pójść. O, sadzi się to? Czy nie bardzo? Czekajcie, zaraz. Może jakoś tak. Poprzek? O! W poprzek pcham, ty! Jak to idzie? Ale patrz jak idealnie, kurde. Ważne, że pasuje. Pasuje. Co ma nie pasować? Okej. Dobra, teraz tu jeszcze się przydało troszkę. Dobra. No, aby takie klocki jeszcze popać, nie? Bo wiecie, zostały takie mikruski. Drzewka. Dobra, złapane. To jeszcze chyba na pół się walni i będzie samo gitnie. Kiedy streamy zbudowane czy Giants? No już niedługo. Wielkimi krokami to idzie. Powiem wam szczerze, że już się nie mogę doczekać, aż wrócę w końcu na streamy, na streamach do edytoru, czy edytora, czy tam kiwie czego jeszcze, do tego gówna, po prostu. Bo tęsknię, nie? Tęsknię z tym Giantsem, edytorem na streamach. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej już uda ogarnąć, nie? Dobra, mam załadowane już. Wiesz co, tam sobie z tej kubki trochę zgarnę. Takich tych patyczków, bo tam widzę, że takie wszystko. Ja tu załadowany już zapięty pas, ja jadę. Tak, jedziesz, okej, okay. No i fajnie. Jak tak to nie spoczko. Ma co przesadzać, żeby robić tak, jakieś tak, wielki... tak, to wiesz. Tam dwa dostawy mniej, to nic się nie stanie, nie? Że więcej. No tak. My tak tego mamy w ciul, więc. Dobra. Więc te pasy nie zapnę. Dobra. Okej, okay. Sobie jeszcze. A, to mam tak, mogę jeździć. Dobra, postaram się tak w miarę powolutku tutaj ruszać. To drzewo nie wiem, czy wyciąć, czy nie wyciąć. Tak na razie sobie stoi, niech stoi, ale jak mnie wkurzy, to rozejwytnę. Mówię to mam już teraz, nie? Niech tylko da mi jeden powód do tego, żebym je wyciął i zaraz to zrobię, nie? Dobra, piątka. No już był jakiś jeden dzisiaj powód do tego drzewa. Pójdzie piątka? Wycięcia. A, no właśnie. Dzisiaj był. Ty, co on tak powoli idzie? Kable wiszą, jadu nie ma. Dobra. Sorry, hamulec był. To drewno tak leży, to jest miejsce sąsiada, nie? To jest tylko, że jest ciemne.
Chodzi o to, żeby mi nie przeszkadzało za bardzo, bo to krzaczki niech sobie rosną, ale to będzie fajna poletka, wymówię, nie? Mega. Nawet nie wiem, czy też niektóre takie drzewa, które gdzieś tam trochę bardziej wchodzą, nie wyciąć też potem i zrobić takie właśnie ściany choineczek, tych w sensie świerków, plus tam taki płotek walnąć, żebym miał tak jakby bezpieczeństwo przed tym, to naprawdę byłoby spoko, nie? Na tym trzeba będzie pomyśleć pewnie w przyszłości, albo nawet w niedalekiej przyszłości, więc już myślę na kolejnym odcinku zobaczyć, jak to nowe pole wygląda, nie? Ej, fajna ta świątka nawet jest. Powiem ci szczerze, myślałem, że NZ-em będzie mi się lepiej jeździło w takim sensie, że tak luźniej, ale jednak świątka też daje rada, nie? No daje do tej przyczepki nawet, nie? No, idzie, idzie, fajnie. Polecie to piasek będzie? Tam piasek. Trójeczka. Ważne, żeby ten dużo dawało. No, znaczy, no tak, no w sumie wiesz, może być też dobra gleba na przykład, tylko po prostu ktoś się zapuścił, nie? W jakiś sposób i wiesz, i ona się tam lekko wyjałowiła, ale można troszeczkę, wiesz, poazocić, ponawozić jakiś oborniczek i może coś z tego być nawet, nie? Ja pierdziel, jak to wygląda, ale się tego nawiózł tutaj. Dobra, ja tu sobie siądę, tak? I stąd chyba zgasimy, nie? Pożegnam się na tartaku też. Okej. Nie, no tutaj porządna dostawa drewna przyjechała, nie? O! Już mi podwinął ten! Czekaj, o Jezus Maria! Matko! Ty dużo siły miałeś chyba, wiesz? Tak, już jest spoko, o! No dobry obiad zjadłeś. Dobry obiad. Sorry, bo żeś mi podwinął klocka, ja zapomniałem, że przyczepę, nie? No. Okej. Dobra, też to wyładuję. Ludzie, siema do nowym skrócita, siemaneczko. Słuchajcie, ludzie na czacie zapraszam do obstawiania, ile zarobimy za to drewno, a my za chwilę będziemy to zrobić na odcinku. Ja trochę to podrzucę, tam bo może być trigger nie łapać, nie? No, to wszystko poszło. Mamy 3100 zł na koncie i zaraz zobaczymy, ile za to drewienko pójdzie, a przypomnę, że jeszcze mam wiele, wiele tam przyczep zostało na mnie. Także, okej. 30 koła, 10 koła? Okej, mówcie śmiało, ile za to możemy zarobić. Jeśli nawet boisz, to może całe nie wyjść, nie? Z 50 tysięcy? 7 tysięcy? Nie no, bez przesady chyba, że tyle to nie, dobra. Jesteś mogę gotowy klikać? Tam? No, możesz klikać, dawaj. Uwaga, 3, 2, 1. A to co? Klikaj jeszcze raz. Czekaj, dobra. Miss klik chyba, czekaj jeszcze raz, no. Nie działa. Nie teraz? Działa? Może być pełne już, czy nie? Nie wiem. Boże, to tylko tyle? Jest tak, my teraz wjedziemy tu, Krzysiek. Matko Bosko, dobra. No to dowiemy się w kolejnym odcinku w takim razie, ile tego będzie, bo w kolejnym coś tam też się pewnie posprzedaje z tego drewna. Kurde, ale szkoda, myślałem, że dostaniemy takiego na strzał hita. No. Ajaj. No ale nic. A ty może kiedyś woziłeś i dlatego, nie? No pewno to woziłem, jeszcze to drewno jest zważone. Od razu, skoro ty jesteśmy, spłacimy sobie 10 tysięcy i samo, no, tylko 90 tysięcy kredytu, także super. Dobra. Kończymy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że wpadniecie na kolejne i dajcie znać, czy wam się podoba obecność Krzycha na odcinkach, bo te zawsze to jest trochę weselej, też to pomoże i w ogóle, ale komentarze są wasze, piszcie śmiało. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję wam, że byliście, dziękuję też całemu tej community na Twitchu, że było z nami razem na tym odcinku. Żegnajcie, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiamy, pa pa. Pa pa.